Dzień dobry i witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku 7 Days to Die, oczywiście Afterlife, no i dziękuję bardzo za łapeczki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. Moi drodzy, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, dzisiaj będziemy oczywiście Shooting Range od Shotgun Mesjasza. Broń, jeszcze raz broń. Dlaczego broń? Bo mam chęci na tłumik, może się kurczę uda tutaj tłumiczego ogarnąć. A i właśnie rzecz ważna, bo na pewno widzicie, że mam ładny celowniczek. Już mówię, spokojnie. Nie udało mi się nic zrobić z modami. Walczyłem wściekle i zażarcie, ale niestety nic nie udało mi się w tym temacie zrobić. Ale dziękuję bardzo za komentarz, w którym jeden z użytkowników, widzów właściwie, podrzucił mi Crosshair wersja V2. Coś takiego. W Windows Store. Po prostu w sklepie Windowsowskim, tak jest, systemowym, można sobie taką apkę ściągnąć. I proszę bardzo, mamy oto celowniczek. I wielki pan artysta Motor może sobie teraz ulepszać ile chce. Także jest celowniczek, jest hura. No HP-ków co prawda nie ma, na to jeszcze nie znalazłem żadnego rozwiązania, ale będę działał oczywiście. Także moi drodzy, oczekujcie, że albo się uda, albo nie. Tak. Dobrze. Jest rower? Jest rower. Właśnie, tak. Dobrze mi się przypomniało, tak, bo sobie zapisałem i widzicie tutaj kartka. Jakżeście mi mówili, żebym sobie zapisywał, co? No, skup się Czaworski. To, co mi widzowie piszą. Tak jest, właśnie. Żebym sobie, co ja mam, powinien zrobić? Sortowanie według wagi. Tak, to też jest bardzo ważne, bo ja o tym, wiadomo, całkowicie zapominam. To jest jakby normalne, że mam hipersklerozę i o tym zapominam. A jak się blokowało sloty? Sprawdzić przedmioty, przepis aktywny efekt, upuścić, zmienić, przytrzymać? Nie. Kurde, nie pamiętam, jak się, co się klikało, żeby sobie zablokować ten, sloty. No, kurde, wydawało mi się, że była taka kłódeczka i się klikało, ale i tutaj nie widzę. Ale dobra, ale przynajmniej segregację ciężaru będę pamiętał. Rzeczy cięższych, lżejszych i tak dalej. Zobaczymy, co pięknego mnie tutaj czeka. Tu powinno być w ogóle fajnie. Znaczy fajnie, no tu powinno być dość fajnie. I tu też powinno być sporo zombiaków. I to takich nie byle jakich, myślę. Takich nie... O, proszę bardzo, tu już koleżanka w pełni zaatakowała. Ale myślę, że jakiś grubaski, jacyś policjanci na pewno. O, tu się na chwileczkę zamkniemy. Ja mogę sobie tutaj użyć oczywiście łuku w tym momencie, ponieważ mam bardzo fajny celowniczek dodatkowo. Tak. Dobra, ty dostaniesz tutaj. Może zrobicie zaraz większą dziurę, byłoby miło. Byłoby mi łatwiej oczywiście strzelać. O, proszę, widzicie, jacy jesteście fajni? A wszyscy mówią, że zombiaki to takie głupie są. A wy fajne, ja was poprosiłem o tutaj większą dziurę, wy ją zrobiliście. No, zresztą w sumie to są budowlańcy, no więc czego się tutaj jakby proszę państwa dziwić, tak? O, aleś fajnego shota dostał chłopie. No, twojej głowy za bardzo nie widzę, mój drogi. Nie, chłopie. Tak się bawić nie będziemy. Dobra, pałeczka jest. A, tyle w temacie. Oddawać mi tutaj. Ten w ogóle był jakiś taki inny, mi się wydaje, chłop. Wszystko, dobra. O, amunicja, no dzień dobry. Wow, część karabinu maszynowego. No fajnie. Kasa pusta, niestety. Dzień dobry. O, tutaj strzała poleciała, proszę. Ale pani będzie na pewno chciała wstać, ale niedługo. Tu są kolejne drzwi. Dzień dobry. A właśnie, tak też myślałem, że tu będzie jakieś spadanko z sufitu, bo tu zbyt pusto było. O, pan się położysz na chwilę. Ktoś jeszcze? Ktoś na pewno, tylko nie wiem gdzie. No dobra, okej. Aha, tu, żeby tu się zombiaki od razu przebiły? Czy tu może nie było drzwi? Kurczę, nie pamiętam. Dobrze, nic na razie nie rozbieramy, bo ja bym chciał tutaj pozbierać najciekawsze fanty. No to może nie był najciekawszy fant. O, a to już lepiej. Rękawice nerda oraz rękawice zbieracza. Ty kurde, panie kierowniku. Odporność na zimno jakby była w któryś, ale widzę, że nie za bardzo. Więc to możemy złomowanko i zbieranko. O, z bronią coś. O, czyli modyfikacje, przedłużenie magazynku. Super. Jest do narzędzi spalinowych.
Świetnie, świetnie, tak, właśnie na to liczyłem. Bo po. Kaznodzieja, proszę bardzo. Ma większą odporność na zimno. O. Chociaż w sumie teraz nie jest mi zimno. To jakby. Czekaj, co ty masz? Aha, to ma zmniejszone. Jedynie odporność na zimno. Nie, no dobra, też zezłomujemy. Trzeba skilla zbierać tutaj. Nie, ta kasa też jest. Nie chce współpracować. Pusto, tu nic nie znajdziemy. O, w biurku może będzie coś ciekawego. No ta kość. Tom se poszukał. Czekaj, tu widziałem. O, widziałem to. No miło, bardzo fajnie. Strój zbieracza. Właśnie teraz się zastanawiam, bo z tego co kojarzę, to w opisie w ogóle moda Afterlife było to, że tych premii w ogóle nie ma. Więc się teraz zastanawiam, czy tak jest, czy nie. No tu w ogólnym opisie widzę, że no nie za bardzo, żeby tu cokolwiek na ten temat było. Udźwig plus 2. O, to ciekawe, w stroju zbieracza. Większa jakość, zmniejszona odporność, ok. Mobilność większa, stamina, regeneracja. Odporność na zimno, odporność na ciepło. Może. Czemu by nie? Pokaż mnie to. Mamy dodatkowo jeszcze dwa udźwigu. I jest mi cieplej. No to jakby dobrze, skorzystajmy z tego, bo dlaczego by nie? Ten pancerz sobie w razie czego zostawimy. Co ja chciałem? Ja chciałem nie tutaj, tutaj chciałem, tak? Modyfikuj. Daj tutaj dodatkowe kieszonki. W sumie tu mi chyba dwóch slotów brakowało. No dobrze, jest ok. Jedziemy naprzód. O. Żelazne groty. No dobra. Tu nie ma nic. Tuśmy wszystko popatrzyli. Tu jest wszystko popatrzone. O, to sobie zamkniemy. Dzień dobry, sejficzku. Kurde, to tu już takie skarby na dzień dobry. No fajnie, tylko zobaczymy, co w tych skarbach w ogóle będzie. Farba. Zezłomuj tę farbę, proszę cię. Aha, ja ze złomowania farby dostaję właśnie te pigmenty. To też czemu nie? Przyda się. Co mi dasz tu? Taktyki wojenne, poproszę. Więcej części karabinu maszynowego. To się na pewno w przyszłości przyda. Teraz mogę sobie tutaj na spokojnie otworzyć sejfik. O, proszę, i nawet się wytrych złamał. Patrz, kierowniku. Co tutaj się dzieje? Nie zapomnieć rozkręcić tego sejfu. Bo to jest dość ważne, tak? Bo z tego sejfu dostanę stal i z tego sejfu dostanę kute żelazo. A to są, proszę Państwa, bardzo drogocenne. O! Lockpicking nawet mi podskoczył. Kurde. Ciekawe, 20 wytrychów zostało. Raczej nie powinno być tak dramatycznie, żeby się nie udało, ale tak czy siak. O, no, dawaj, stary. No co ty mówisz? No nie rób mi tego. Tak fantastycznie szło. Chyba, że to zależy od biomu. Ciekawe, od czego zależy trudność właśnie w otwieraniu. O, broń krótka, poproszę. O! Pałka z paralizatorem kolejna. W pełni automatyczny spust. Dobra, dawaj. I nadal, moi drodzy, ani kawałka, proszę ja was, tłumiczka. Ja bym bardzo prosił o tłumik. Tak, ja chcę tłumik, ja bardzo bym chciał. Fajnie, że pociski. Fajnie, że proch. To się oczywiście wszystko przyda. Jak najbardziej. Tam będzie trzeba wejść, tam będzie zadyma. O, cześć. Super, całkiem nic. O, czekaj, tu zostały jeszcze. Tak, tośmy przeszukali. Tu mamy kibelki. W kibelkach mamy co najwyżej śmietnik i tyle. I jeszcze jedne drzwi, to tutaj się coś dzieje, tak, mój drogi? O, aleś fajnie łepetynę nadstawił, żeby dostać w czapę. Kuchnia! O, widzisz, jak ja mogłem w ogóle ominąć takie miejsce? Żeby nie znaleźć tutaj na przykład kompletnie nic sensownego? No, nawet bardziej. O, mąka kukurydziana, świetnie. A, zawsze chciałem mieć coś takiego. Tu mamy biuro, tu mamy wodę. O, właściwie czekaj. Tę wodę to ja sobie mogę zabrać. Czemu by nie? Chociaż i tak jestem najedzony. Wyszedłem z domu najedzony. Tak. Żeby nie było draki, nie zapomniałem o tym. Wodę bym sobie nawet mógł chlipnąć.
bo mam 178, 20, 190, no obydwie mogę nawet sobie wydoić. Jak to mówią, darowanemu słoikowi nie zagląda się w denko, czy coś takiego, czy w nakrętkę. Trudno powiedzieć, jak to tam było z tymi tradycyjnymi staropolskimi powiedzeniami. Czekaj, co, biureczko? Nie, o, ale szafeczka z aktami bardzo. Co ty masz dla mnie? Świat narzędzi? Wyśmienicie po prostu. Porady łuczników. Biorę w ciemno. Tak jest, bo ja bym chciał sobie... Właściwie ty, mi niewiele brakuje. O, widzisz? Niewiele mi brakuje, żeby mieć łuk, nie? Ten lepszy łuk. Dobrze kojarzę? No oczywiście, że tak. Na 10 poziomie drewniany łuk. No to już będzie grube szaleństwo. Tutaj nic, biurko puste. I to jest przejście do tej klasy. I tu, o, widzisz, szafkę z aktami bym jeszcze minął. Pigułki hard mogę zrobić. No, fajnie, tak. Tak, tak, bardzo, bardzo. Ale kurde, ja nie mogę zapominać, ty, o papierze. Ja takie rzeczy muszę kasować, nie? Papier zbieramy. Ty, widzicie? Spokojnie, ja wiem, że już szalejecie w komentarzach, pisząc mi, Javor, zapomniałeś o rozkręceniu sejfu, a tak bardzo mówiłem, że trzeba sejf rozkręcić, nie? Spokojnie, ja ćwiczę swoją pamięć, idzie to opornie, ale się staram jak mogę. O właśnie, tak jak mówiłem, z tego wpada stal, z tego wpada kute żelazo. Oj, tak, takie rzeczy chcemy. Tym bardziej, że na jedną sztukę kutego żelaza schodzi mi kilogram żelaza, po prostu wydobytego, nie? Znaczy, nie wydobytego, tylko przetopionego. Tak. Więc tutaj salvage na 34. Kurde, król życia. To chyba bym nawet był w stanie wrzucić sobie do rowerka. Teraz zrobimy tak. Cyk. No właśnie, tak jak myślałem, najcięższe. 7 to jest 4 kilogramy. Spoko. Jak z udźwigiem? No nie jest najgorzej, ale też nie wiadomo, co ja tam znajdę jeszcze. Takie rzeczy można rozkręcić. Jeszcze w sumie, jak tu jest tyle krzeseł, to też to można machnąć. To mamy. Aha, tu są... Nie, halo. Właśnie, ty to kręć, stary. Bo to są ważne rzeczy. No nie, akurat nie o to mi chodziło. Te szafki to są ważne rzeczy. Dlaczego? No bo z nich są oczywiście sprężyny. No dobra, zniszcz to już, jak tu jesteś. Śmietniczek przeszukany, tak jest. Czekaj, tu były co? Tu można jeszcze kompa machnąć, krzesło. Z tych krzeseł, czy ja potrzebuję jeszcze więcej gwoździ? Dobra, damy im na razie spokój, bo jak ja się rozkręcę, to już musiałbym wszystko rozkręcać, tak jest. Ja bym się musiał grubo rzucić z rozkręcaniem po prostu na wszystko i wszędzie. Ale na przykład z tego nie dostałem sprężyn. Dlaczego nie dostałem? Nie wiem. Jest mi z tego powodu Nie sprężyny, co ja gadam? Części mechaniczne. Dostałem perka. Na co ja ostatnio wydałem perki? Ja perki... A, na Gulgota. Tak jest. Tak. To więc zbieram teraz, bo ja chyba nic... Czekaj, co to był Slayer? Aha, Slayer dodawał Vitality przy każdym zabójstwie zombiaków. Czy coś tu... Nie, zbieramy. Nadal jest, zbieramy i ja bym chciał sobie ulepszyć do maksimum. Do maksimum bym chciał sobie ulepszyć właśnie znajdywanie... czego znajdywanie, Javorski, skup się? Łupów w ogóle. Lepszych, większych, dużo więcej i w ogóle, nie? Taki byłby plan. Ja wiem, zapomniałem przeszukać tę kawiarkę, no ale tam tak czy siak prawdopodobnie, a wręcz na pewno były co? No kawa przecież, ziarna kawy. Co z tego jest? Nie, to jest po prostu metalowe. No okej, okay, spoko. Teraz będziemy wchodzili do głównej sali. Co nie? Że tutaj. Ja wiem, że tam jest bardzo ciekawie. Coś na mnie syczy, tylko nie wiem co. Coś gdzieś. Automat sprzedający mnie nie interesuje. Coś bardzo warczy. Co to jest za dźwięk w ogóle? Kto wydaje takie dźwięki? Szafeczka? Znaczy nie, ja wiem, że szafeczka nie wydaje takich dźwięków. Tak, ja wiem, że miałem iść do rowera to wszystko wrzucić, ale dobra. To i tak nie jest jakoś specjalnie daleko. To ogarniemy. No ja słyszę, ja was słyszę. Ja was słyszę, tylko nie mam pojęcia gdzie. Gdzie i kto? O! O, kierowniku złoty.
Patrzcie, jaki tu majster się w ogóle pojawił. Stary, to ciebie tu trzeba kasować. I to bardzo. Proszę bardzo, jeszcze powalony. Tak, bo zaraz się, właśnie, tak myślałem, się obudzi. O! Koniec z pobudką, mój drogi. Już? A, ty tak syczałeś, skubańcu. Kurde, dobrze, że te drzwi tutaj były, no. Bo mogło się to dla mnie bardzo, bardzo nieciekawie skończyć. Nic, pusto, dobra. Dzień dobry. A, no właśnie, o to, to, to. Czekaj, ten jest pan policjant, to mnie nie interesuje. Jak wam się nie śpieszy, moi drodzy, to ja bym sobie tutaj może troszkę... O, nie, 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 kolego. No, ty dostaniesz ode mnie bułę. No, was tu trochę jest, muszę przyznać. O, kurde, aż mi uciekł. O, teraz już nie uciekł. O, jeszcze jakiś dziki ziomek. To sobie zamkniemy. Tu sobie zamkniemy. Proszę bardzo, tu się nie krępujcie, możecie no właśnie nieco otworzyć. Moi drodzy. W ogóle się nie krępujcie z takimi rzeczami. Tylko ciekawe, jak długo te drzwi wytrzymają. Domyślam się, że niedługo. Tylko bardziej interesuje mnie kwestia, dlaczego ja w nich nie mogę trafić. Niby strzelam, niby nie. Troszkę was tutaj przerzedzimy. O, bardzo ładnie. Znaczy domyślam się, że te drzwi długo nie wytrzymają, oczywiście. O właśnie, o tym żeśmy mówili. Hyc, proszę bardzo. Tu mi nic nie zachodzi pleców. O, proszę, jaka fajna łepetyna. A z ukrycia jeszcze, chłop mnie nawet nie zauważył, tak? To mi chcecie powiedzieć, okej. Kogoś tam chyba postrzeliłem na pewno. No, naciągaj już ten łuk, chłopie. Dobra, ten tam odstawia żyganko. Ciekawe, czy sobie właśnie wybuchnie. Dobra, tu się już... No właśnie, tu się trzeba było już wycofywać. W sposób taktyczny. Tu mamy spokój. Mój drogi, ty zostań, gdzie jesteś. O. Ty zostań, gdzie jesteś. Ty też. Ty, moja droga. I ty również. Dobra, nie jest źle. Poszła, kurde, jeszcze się zablokowałem. No, w nocy to tutaj by nie było tak zabawnie. Oj, to na pewno. Czekaj, was mamy z głowy. Gruby, ty musisz dostać w ryj. No i nawet się udało, że nie wybuchłeś, co? Kurde ty, ale się to udało fajnie przerzedzić. Oczywiście dupsko mi uratowała, wiadomo, pałka elektryczna. To bez dwóch zdań. Ktoś jeszcze? Bardzo ładnie. Ktoś gdzieś się dobija, tylko nie mam pojęcia kto i gdzie. O, śmietniczek, proszę bardzo. Pociski, bardzo chętnie. Przyjmę wszelakie. Tym bardziej, że zbliża się... O, strzała, dzień dobry. Zbliża się oczywiście krwawy księżyc. Fajnie, żeście wszyscy ładnie wstali. Tutaj, żeście się zlecieli do mnie. Wyśmienicie po prostu. Czekaj, tu się dało chyba wyjść na dach. Jak dobrze pamiętam. Czekaj, tu był jeszcze plecaczek, proszę bardzo. No bo ja wiem, że to nie są wszystkie skarby. Tak, tak, tak. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że to oczywiście nie są wszystkie skarby tutaj. Czekaj, czy tu na dachu ktoś czyhał? Czy tu były sępy? Nie, nie było sępów. Chyba nie było sępów. Ale za to ty jesteś, przyjacielu. O, proszę bardzo, jaki ładny strzał. O, cegiełki. No to tutaj będą oczywiście tylko i wyłącznie tak, kamienie. Tu pusto, tu się schodziło. Tam też była fez zadyma, z tego co pamiętam, w środku. Już? A, być masz, poprawię ci jeszcze. Żeby ci smutno, chłopie, nie było. O, proszę bardzo, nawet koleżanka się jeszcze pojawiła. No jak mogłem nie spudłować w ogóle? Ty, no halo. No przecie patrzę na nią. Co jest grane? No celownik jest dokładnie w tym miejscu, gdzie ma być. Nie wiem, o co kaman. Uspokój się, stara. Czy tutaj na dachu było jeszcze coś fajnego dla mnie? Czekaj. O, jest sępie miłości. Jest was tu w ogóle więcej. O, ty się, stary, zdrzemni, a ty już dostaniesz ode mnie z baseballa, wiesz? No, dziękuję. Oddawaj, mój drogi, strzałę. Co tam jest? Nic tu wielkiego nie chodzi? Żadne potworne niedźwiedzie? Nie, niekoniecznie, okej. I tu już mamy... No ja was słyszę, tylko nie mam pojęcia gdzie. Gdzie wy jesteście? Gdzie są, przepraszam, zombiaczki? Halo. Tu jest mój rower. Tak jest, do niego mogę sobie podejść. Wrzucimy sobie tam krapy.
Czekaj, czy bo tu była. Tu się schodziło, tu się otwierało tą bramę jakoś. Właśnie nie pamiętam, jak to szło. Nie pamiętam, czy w ogóle to nie się nie sypie, jak się na to wejdzie. Nie, dobra, tam się wyłoziło stamtąd. Tam jest koleżanka, ty patrz. Widzisz ją, to ty tam się tak stara, w ogóle produkowałaś w temacie, co? No co ja ci mam powiedzieć? Jakby połóż się, nie? Połóż się, moja droga, odpocznij, zastanów się nad swoim życiem. Czy to w ogóle warto? Czy ten kierunek w życiu, który obrałaś jako zombie, to dobry kierunek? Może, nie wiem, się przebranżowisz czy coś w tym stylu, nie? No i tak, i tutaj jest bardzo fajny magazyn, w którym sobie na pewno siedzą zombiaki, bo ja dobrze wiem, że w nim siedzą zombiaki. Zwłaszcza jak tam zejdę. Nie pamiętam, czy ta drabina się sypała, czy coś w tym stylu. Ale dobra, czekaj, bo ja się zastanawiam, jak ja bym skoczył do. No nie, no i tak tu muszę zejść na dół i dopiero tam w tym magazynie otworzyć sobie drzwi, jeśli dobrze kojarzę. No dobra, no to idziemy. O, chociaż weźmiemy sobie to. Patrzymy oczami. Like a ninja. Tam już chyba jednego chłopa widzę, to na pewno. Nie, tu było, w magazynie był spokój. Och, jeszcze moja skrzyneczka ukochana. Witam cię serdecznie, jak ty jesteś fajna. I jesteśmy ninjom. Ninjom we mgle. Czekaj, ninja we mgle. O, właśnie, ninja we mgle. Fajnie, wszystko pięknie. Tam mamy jednego chłopa. Ten się położy. Aha. Oczywistość, że sobie to otworzę. Teraz już się nie skradamy. Chodź, 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 gościu, bo ja widzę, że. O! Pieseł, cicho bądź. Franco, niedobra. Tego się pozbędziemy na chwilę, a pies leżeć. Leżeć, Fafik! Franco, niedobra. Okej. Leżeć, leżeć. Niedobry zombie. Bardzo niedobry. O, bardzo ładnie. Dobra, i jeszcze pan. Idziesz spać i się bandażujemy. Wow, no kurde, ładnie. Czekaj, bo tu umieramy troszeczkę. Bandaże oczywiście posiadamy. Bo jak można ruszać na wyprawę bez bandaża, nie? Dawaj mnie to. Koniec wykrwawiania się, super. Dawaj, co wyście mi za łupy tu dali? Kurde, panie kierowniku, tygodnik strzelby. Jaha, że tak. Nie używam ich, ale biorę. O, nawet dwa, dawaj. O, witaminki! Kurde, pewnie, że tak. Zaraz se machniemy. Ja zapomniałem w ogóle o witaminach. Rękawice pirata. Mobilność, czekaj, ochrona przed pancerzy. Dobra, tego. Zezłomuj mi to i resztę zabieramy. Co tu masz jeszcze dla mnie? Co tu mi dacie fajnego? Latarka do broni. Okej. Wolałbym jednak wolałbym się mimo wszystko nauczyć. Kurde, robienia tłumika. Znaleźć tłumik? No nie wiem. Jeszcze jest szansa na to. Jeszcze jest duża, duża szansa oczywiście na to. Dawaj strzałę. Pan pies tu leży. A, i to mi się tutaj też otwarło. Dobra, okej. Dobra, tu żeśmy was ładnie wyczyścili. Tu jest warsztat. Właśnie, dobrze, dobrzeście mi. Jeszcze was jest więcej. Uspokój się, Krystyna. I Edward, ty też, chłopie. Poszedł mnie stąd. Tam jest safe, ja widzę ten safe, idziemy do safe'u. Czekaj, tu żeśmy zrobili porządek. Kurde, nie, ja idę po rower. Idę zdecydowanie po rower, bo tu będzie dużo fajnych fantów. Tu zresztą jeszcze są śmietniki, tak przy okazji, a w śmieciach można różne fajne rzeczy znaleźć, bo właśnie, ty, ze śmietnikami jest to, że śmietniki są bardzo, mają duży random loot. Tam można faktycznie wszystko znaleźć w śmietniku. Czy tu ktoś mieszka jeszcze na tym? Nikt nie mieszka tutaj? A nie, no jest tutaj. Moja droga. No to proszę cię bardzo, stara. Czekaj, tu jeszcze dodatkowa skrzyneczka. Kurde, tyle skarbów. Ja wiedziałem, że to jest dobry wybór. Co ty gadasz, że robotyczny młot mi jeszcze wpadł? Kurde, wafel. I waży on 5 kg. Dobra, damy radę. Pudła. No właśnie. Ty widzisz, tak jest, pudła. Ja teraz ogarniam, że w tym magazynie jest cała styrta pudeł w ogóle. Tam będzie masakrycznie dużo do przeszukiwania, bo tam praktycznie na każdym. O, proszę bardzo. Tam praktycznie na każdym regale, na każdej półce są właśnie pudła.
Bardzo dobrze, to mnie cieszy, bo im więcej pudeł, tym więcej szans, że znajdę coś naprawdę fajnego i zadziała ten bonus z tego perka. No dobrze, czyli wszystko trzymało się na tym papierowym pudle. Okej. Jakby ja tutaj nie wnikam, tak, w konstrukcję tego wszystkiego. Bywa, że inżynier tak zaplanował, więc tak musiało być. Coś miałem, czekaj, kurde, sprawdzić. Comrade in the should not keep any torch burning because they attract the zombie. I don't know this idea around. Coś kurczę doczytywałem, że to są w ogóle ważne te. Że to są. To ze złomu i w ogóle. Tak. Doczytywałem, że to są. Bo są właśnie tam jakieś notatki blacksmith, znaczy kowala, górnika i tak dalej. Że one są do czegoś ważne. Że z nimi coś można zrobić. Ja muszę jeszcze sprawdzić w ogóle dokładnie o co to się rozchodziło. W czym mi to może pomóc. Tu mamy tak. No nie chcę. Kurde, dobra, teraz to już to muszę pociachać. Ale to tylko to. Nie, to całe. Aha, no dobra, to było co najmniej dziwne. Towary masowe, biała końcówka średnia nienaruszona. Okej, i tu mamy. No dobra, jakby mniejsza z tym. Ale tu bardziej o właśnie, tu mamy dużo amunicji. I tu mamy dodatkowo jeszcze więcej amunicji. Chłopie złoty. O, proszę, jeszcze podstawy elektryki. Tak jest, tego się też muszę uczyć. Jak dostaję książki, to się trzeba po prostu uczyć. A motoryzacja to już tak swoją drogą. Tak, bo motorynka alias Moplik. Tak, dawno nie słyszałem w ogóle tej nazwy na motorynkę, czyli Moplik. Motorynka to będzie coś pięknego. Motorynka to będzie coś pięknego ze względu na to, że nie zużywa wytrzymałości, tylko paliwo. No, najszybsza to ona nie jest, ale obciążenie 200 kg już otwiera mi po prostu oczy, jak sobie o tym myślę, jak ja bardzo będę łupił, nie? Już nie mówię później o motocyklu, bo to rozumiem, że motocykl, no, przynajmniej setkę bym dorzucił. Setkę bym dorzucił, jeśli chodzi właśnie o obciążenie. No nie mówiąc już o samochodzie. To będzie piękna sprawa. Jak ja tam będę sypał po prostu pod sam sufit. Tam będzie tak nawalone, że człowieku. Klękajcie narody. Czekaj, czy tego pick-upa tu w ogóle przeszukałem na dzień dobry? No oczywiście, że nie. Zaraz sobie tam podjedziemy rowerem. Najcięższe rzeczy zostawię sobie w rowerze. Noż kurde wafel, poważnie. Duckbill do strzelby. No człowieku, no przecież to wszystkie modyfikacje. Ja się nauczę wszystkich modyfikacji, ja się nauczę wszystkiego, tylko nie tego cholernego tłumika, nie? No właśnie, pisaliście mi też jeszcze jedną ważną rzecz, że zwłaszcza ci z was, którzy tam naprawdę dużo, dużo się już nagrali, sporo, sporo właśnie zaszaleli w Afterlife, że nie znaleźliście w ogóle, nie znaleźliście w ogóle. Czekaj, przenieś wszystkie przedmioty. Nie. To nie są najcięższe przedmioty. Absolutnie nie to chciałem kliknąć. Tu jest sortowanie według wagi. To, 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 to oraz to i to. No, od razu lepiej. Jakoś tak się czuję mniej obciążony. Świetnie. I co ja mówiłem? Aha, tak. Co pisaliście o tym, że ciężko w ogóle, że nie znaleźliście schematów na kompas ani schematu na zegarek. I to mnie bardzo zaintrygowało. Ja się będę musiał, moi drodzy, dowiedzieć, jak to działa. Czy to trzeba coś super specjalnego znaleźć w tym temacie, żeby właśnie móc to zrobić? Czy to są potrzebne jakieś, czy są jakieś specjalne wymagania odnośnie tego, żeby to ogarnąć? No bo nie powiem, troszeczkę mnie to zaniepokoiło, co żeście, moi drodzy, napisali, bo no jednak no nie pogardziłbym tym zegarkiem, nie? Naprawdę bym nie pogardził zegarkiem, bo już tak ja sobie co prawda odhaczam ładnie, który mam dzień i tak dalej, nie? Od świtu do zmierzchu itp., żebym nie został w plecy, nagle się okaże, że jest krwawy księżyc, a Jawor nie jest w ogóle w żaden sposób przygotowany. Chociaż póki co to jeszcze nie jest tak źle, bo mam miejscówkę, przynajmniej na ten drugi krwawy księżyc. To miejscóweczka jest, ta, która była, po prostu ten budynek. Albo się zawali, albo się nie zawali. Daje mu oczywiście szansę. Co z tego wyniknie, to na pewno zobaczycie już w następnym, kurde, wafel odcinku Hamulec Wylotowy. Zaraz mnie normalnie. No.
Wy to widzicie, że ja znajduję wszelkie możliwe modyfikacje, wszelkie schematy, które mogę wytworzyć modyfikacji, ale nie tłumik. Nie, żebym sobie mógł hasać ze spluwą i po prostu kosić zombiaki, nie? Chociaż i tak łuk wydaje mi się, że będzie jednak najlepszą opcją. Zwłaszcza jak sobie zrobię drewniany, a już o bloczkowym kierowniku złoty to ja już nie wspominam o takich rzeczach. Bloczkowy to będzie naprawdę poezja. A kusza? Jezus, ale kusza będzie dobra, nie? Tylko no, jeszcze faktycznie muszę bardziej podnieść poziom umiejętności skradania się. Tak jest, bo to też jest ważne, żebym nie odpalał wszystkich zombiaków, jak gdziekolwiek wchodzę, no bo to raczej to mi żaden tłumik i żadna kusza po prostu nie pomoże, tak? Czekaj, tu jesteśmy, czekaj, tu. Czekaj, nie, no tą skrzynkę chyba jestem w stanie tu dopaść. Co tu mamy? Kurde, no więcej części, no fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo, tylko tam, co mi zostało? Nie, no to pudło oczywiście też muszę skasować i to muszę pozbierać. No fajnie, sporo papieru, to cieszy. Ile tu zebrałem papieru? Papierze, ukaż się mym oczom, bo jestem ślepy. Kurde, 400, no pięknie, super fantastycznie. Będzie można dorzucić kolejne fragmenty literatury, żebym sobie mógł pisać kolejne książki. No chyba faktycznie uderzę jeszcze w tą motoryzację. Właściwie to mi się chyba nawet wytwarzają teraz książki z motoryzacją. Ja chyba przed wyjściem z bazy sobie to wrzuciłem. Ja to muszę sprawdzić, jak wrócę. Bo tam z osiem książek, jak dobrze pamiętam, bo mi brakuje, ile mi brakuje do tej nieszczęsnej motorynki? No 7. Nie wiem, czy jedna książka daje jeden poziom? Chyba nie do końca, ona daje chyba ilość, myślę, że ona daje chyba tylko ilość jakby doświadczenia, nie? Bo też w sumie się temu nie przyglądałem, bo byłem cały happy w ogóle, że mam książki i tak dalej, nie? Ale będę się musiał faktycznie też temu przyjrzeć. Stalowe kastety, tak? Dobra, dawaj. Co jest w ogóle z tego? Okej, skrapy. Niech będzie. Też się przydadzą. Spokojnie, moi drodzy, ja nie zapomniałem. Tą skrzynkę i ten safe, tak? Otworzymy, rozkręcimy. No, spokojnie. Ja tu najpierw chcę... najpierw chcę zjeść ziemniaczki, a później się będę delektował mięskiem, nie? Najlepsze sobie zostawić na koniec. No fajnie, że ten scavenging mi tak podchodzi do góry. Właśnie kurde ty, ja muszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, bo nie sprawdzałem tego. Skill, digging, logging, clubbing, mining, gathering. Gdzie tu był scavenging? Salvage? Tu nie. Tu jest, przecie. Scavenging time, scavenging item count, loot stage. No, czyli tu też byłoby się trzeba tym jakby zainteresować, nie? Czekaj, a dawaj, wytrychujemy. Czy tutaj będą takie same problemy jak z tym poprzednim sejfem na początku? Kurde, ja bym tę skrzynkę chciał zabrać ze sobą. Ciekawe, czy da radę. Zastanawiam się, czy da radę, bo ładna jest, fajna jest, bardzo mi się podoba. Chłopie, nie łam mi tyle wytrychów. No zaraz mi szlak trafi, nie? Naprawdę? Kurde, bo ja będę musiał łupać ten safe. Wychodzi na to, no. Ty patrz. Badaj temat, nie? No, chyba, nawet nie wiem, czy tej skrzynki nie będę musiał łupać, żeby było zabawnie. No. Ja pierdzielę, no faktycznie, ty, wszystkie wytrychy się poszły pieprzyć. No super. Ile ty to masz? Jezus Maria, ty masz 7,5 tysiąca. Ty, ale ona 15 kg waży, naprawdę? No raczej, że sobie ją zabiorę. Tylko 15 kg? Kurde, ty. A to teraz muszę jeszcze iść sprawdzić. Czekaj, co najcięższe? Ty byłeś najlżejszy, tak? 4 kg. No i zaraz to podmienimy. Bo tam mi się to spokojnie... Gdzie tu jest? Tu jest skrzynka. Ja sobie kill-offem na spokojnie zdziabam w bazie, co ja się tutaj będę w ogóle. Wiecie o co, kaman. Nie wiem, czy to nie jest ta bardziej zaawansowana skrzynka jeszcze. Bo te, które ja znalazłem, to by był chyba tier 4. Nie wiem, czy ta nie jest tieru 5, ale mogę się mylić. W sumie nie wiem, czy to nie jest za mała lokalizacja na coś takiego.
Ty, kurde, tu też faktycznie jeszcze jest pudełek. Zobaczę, jeszcze muszę sprawdzić ten save. Ile ten save ma. Ile ten save ma w ogóle punktów hapeczków? No bo. No i sobie to zniszczyłem bardzo dobrze. Ile on ma hapeków? Czy tu się coś zmienia odnośnie biomu? Proszę bardzo, pas na naboje. Kolejna wspaniała modyfikacja. Maniak technologii. Ta technika daje 25% szansy w przypadku zwykłych ataków i 50% szansy w przypadku mocnych na natychmiastowe naładowanie pałki z paralizatorem. Miło. No to takie rzeczy to są fajne. Tak jest. Tym bardziej, że ta pałka już niedługo pożyje. Dobrze, że znalazłem kolejną. Czekaj, dawaj kartonik. Wyżej troszkę, stary. O, dziękuję ci bardzo. To muszę przeszukać. I to muszę rozebrać kluczem. Bo z tego, coście mi pisali, że tu skill szybciej wchodzi. No właśnie, gdy rozkręca się to. Rozkręca się to właśnie tym, nie? Rozkręca się to kluczem. Czy to są jeszcze jakieś specjalne skrzynki? Bo tu był safe. Plus jeszcze trochę skrzynek. Kurde, jak dobrze, że ja tutaj przylazłem. Naprawdę. Jakie to jest fajne miejsce. W ogóle to miasto będzie fajne. Bo tam widziałem kilka. Nie w to, chłopie. Widziałem kilka fajnych miejsc. Radiowóz jeszcze gdzieś był, tak? Ja w ogóle skiepściłem, że ostatnim razem się nie zahaczyłem, nie otworzyłem tego radiowozu, bo mogę bez problemu je otwierać, nawet bez użycia żadnych tam wytrychów i tak dalej. O, taśma. Kurde, to ja dawno taśmy nie znalazłem. Ciągle musiałem tą taśmę jednak wytwarzać. Tu mamy plecaczek. No kremik, miło, że kremik. Czekaj, czy ja tu coś chcę jeszcze rozkręcić? A z tego będą raczej rurki, no właśnie. No ale jak już tu jestem, no to wiecie, no. Wiecie, tę skrzyneczkę też sobie rozkręcimy. Intelekt mi odskoczył. Tu proszę bardzo, tu jest pusty śmietnik. Dawaj mnie to. No i więcej papieru, tak jest. No dobra, jest to jakiś mimo wszystko bonus. Czekaj, no już tam kręciłem te krzesła przedtem, to już dokończmy tutaj zagłady. A co to jest? Elektryczne pułapki, dawaj. Będziemy elektryfikować. Tramping, pułapka, żelazne kolce. Miło. Chociaż nie będę raczej się tam specjalnie uzewnętrzniał w temacie. Kasa? Dawaj pieniądzory. Co tu jeszcze jest fajnego? Czekaj, z której strony to mogę? Ha, tak bardziej patrzę, tak? Kolejna modyfikacja. Świetnie. Więcej naboi. Super. Teraz jeszcze pokaż, co jest tu. O, witam pana, witam serdecznie, miło mi poznać. Stary. No i ty, stary, jesteś lepszy niż ten, niż to. No co prawda quality to ty masz mniej, stary, ale... Kurde, czym cię siebie naprawia? Jest tu w ogóle jakieś coś gdzieś? Taśma hydrauliczna. No chodź, no oczywiście, że bierzemy go, nie? Baseballik. No dobra, jest plus, jest tu jakiś plus, czekaj, a to... Tu jeszcze mamy wyposażenie. Dawaj tę kasę nieszczęsną. No i dobra, i do sejfu. Aha, no jeszcze tu był plecaczek. Dawaj. Tłumik. Tu musi być tłumik, mówię wam. Albo stalowa pałka. O, witaj królowo. Delicja. Urde panie. Łopie złoty. No to, tu jeszcze coś mamy. No nie, no to raczej chyba toporem tutaj trzeba machnąć. Po mojemu portmonetka. No dobra, kasiura się przyda. I miodek. Też miło. No i został mi nieszczęsny sejf. Ta jest. Witam cię, sejfie, mój drogi. No i proszę bardzo, sejf ma 5000. Czyli uważam, że tamta skrzynia, którą zebrałem, mało tego, ona jest 5 kg lżejsza od tych, które mam w domu, w bazie, bo mam dwie, nie? Te z elektronicznym zamkiem i wydaje mi się, że to jest ta bardziej zaawansowana skrzynia. Kurde, no to ten skarb będzie, no mam nadzieję, że zacny. Albo nawet nie musi być zacny, wiecie? Naprawdę nie musi być zacny, mi totalnie wystarczy, jak tam po prostu będzie... O, ktoś idzie w moją stronę chyba. A dupa, nie będziecie mi przeszkadzać w szabrowaniu sejfu. Całkowicie mi wystarczy, jak tam będzie tłumik w tej skrzyni. On mi kompletnie wystarczy, nie? Planeta technologii, kolejny mechanizm w pełni automatyczny, super. O Boże, żelazny młot rozbiórkowy. Czy mi ten młot w ogóle jest do czegoś potrzebny?
Ty, a czemu by nie? Dawaj mi go. Ja wiem, że on jest dość ciężki. Pokaż mi ten młotek. Ty nawet sobie zaszaleję. Co by nie? Gdzie jesteście, przygłupy? Tu jest. Dawaj, stara. O, proszę bardzo. Bang. O, superancko. Ja bardzo chętnie sobie teraz, nie wiem, tak, for fun, bo dlaczego by nie? Chociaż to nawet jest dobry pomysł, ja wam teraz tak powiem, jak się nad tym zastanowić. To jest bardzo dobry pomysł, że ja sobie ten młot wziąłem, że sobie go zabieram i że ja sobie z nim będę walczył. Bo jak są pojedyncze zombiaki, to ja na spokojnie mogę sobie z tymi zombiakami właśnie tym powalczyć. No bo wiadomo, no przy tej prędkości machania to raczej słabo, no i skill mam zerowy. Ale jak będę wbijał skill, bo to też jest ważne, nie to, to też jest bardzo ważne do zdobywania perków, nie? Bo tutaj każdy punkt zdobyty właśnie w skillach, nie? W tych wszystkich umiejętnościach i tak dalej, dobija tutaj poziom do perków. No a że mam zerowy poziom właśnie w młotach, zresztą też to samo powinienem zrobić z włócznią. Czy z nożem, no noża trochę już używałem, ale na przykład z włócznią, bo mam zerowy poziom, mógłbym powalczyć sobie z zombiakami, choćby tam w okolicach swojej bazy, nie strzelać do nich, nie strzelać z łuku, nie walczyć z nimi na przykład pałkami, tylko właśnie używać tego, czego nie używałem. Kurde, no to jest, powiem wam, to jest świetny plan. To jest wręcz wybitnie fantastyczny plan i chyba tak zrobię. Ja tak na pewno zrobię, żeby sobie wbić więcej tych punktów profitów i mieć, tak, ostatni poziom właśnie tego indyka, jak się indyk nazywa? Loot Goblin, tak jest. Goblińskiego lutownika, czemu jest indykiem, nie wiem. Nie wiem, o co chodzi, ale 37,5% więcej lutu i lepszego lutu. Tak, tak bardzo bym chciał. No więc wyprawa. Wyprawa zdecydowanie udana. I to był tylko jeden shooting range, a to miasto jest duże, moi drodzy, duże. Z wieloma, przepraszam bardzo, z wieloma fajnymi budynkami. Ja tam widziałem, tam są fajne budynki. One tam stoją, one tam patrzą i czekają na Javora, żeby przyszedł i je złupił. Tak jest. Więc to będzie trzeba oczywiście robić. A póki co, moi drodzy, no to w tym odcineczku to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. A jeśli tak, no to wiecie, co robić. Zostawcie łapeczkę, wasze fantastyczne komentarze. No jakiś subeczek też byłby mile widziany. Także tyle. Trzymajcie się i do zobaczyska.